Mocznik jako świetne narzędzie w ręku rolnika. To temat dzisiejszego spotkania. Zastosowaliśmy pewne niestandardowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o stosowanie azotu. I dzisiaj postanowiliśmy podzielić się z Państwem wnioskami tego doświadczenia. Znajdujemy się przy poletku z rzepakiem ozimym, na którym przeprowadziliśmy doświadczenie i jest dzisiaj ze mną Marcin Frączkowski, ekspert firmy Elvita, który opowie nam więcej o tym doświadczeniu. Dzień dobry. Powiedz, co tutaj zostało zastosowane, jakie doświadczenie przeprowadziliśmy i jakie wnioski z tego wyciągnęliśmy? W naszym doświadczeniu badaliśmy wpływ zastosowania pierwszej dawki azotu jesienią w najpóźniej dopuszczalnym terminie, czyli 21 października, zgodnie z obowiązującymi przepisami. A skąd pomysł na przeprowadzenie w ogóle takiego doświadczenia i sprawdzenie tego rozwiązania? Pomysł zrodził się po pierwsze z racji obowiązujących przepisów, po drugie też z obecnie występujących zim, które są stosunkowo krótsze. Rośliny nie mają dostępu do azotu, ponieważ zasada jest taka, że azot powinien czekać na roślinę, a nie na odwrót. W przypadku ciepłych zim rośliny nie mają dostępu do tego azotu, dlatego one głodują. Rolnicy mogą stosować azot dopiero od 1 marca. Wtedy rośliny są już znacznie przegłodzone i mogą generować niższy przystąp plon. Dlatego zdecydowaliśmy się na zastosowanie niestandardowego rozwiązania, jakim jest stosowanie azotu jesienią. A czy tak wczesne zastosowanie azotu nie spowoduje, że podczas zimy ono zostanie wypłukane z gleby? Dużo zależności od formy azotu, jaką tutaj zastosujemy. W naszym doświadczeniu stosowaliśmy cztery różne nawozy. Stosowaliśmy formę amidową, formę amonową oraz formę amonową z saletrzaną, czyli tą formę taką najszybszą. Według naszego doświadczenia najmniejsze straty mogą być w przypadku formy amidowej, ponieważ jest to forma, która nie jest przyswajalna, kiedy są chłody, nie jest ona wypłukiwana oraz nie jest odparowana do atmosfery. W przypadku formy saletrzanej jest to forma silnie pobudzająca do wzrostu, dlatego rośliny mogą być narażone na obniżenie mrozoodporności i mogą wymarznąć podczas zimy. No właśnie, azot obniża zimotrwałość. Powiedz, jak to przedstawia się na naszym polu? W przypadku naszego doświadczenia muszę stwierdzić, że do końca nam to doświadczenie nie wyszło, ponieważ liczyliśmy na to, że zastosowanie właśnie formy saletrzanej spowoduje, że rzepak nam wymarznie. Mieliśmy na tyle delikatną zimę, że rośliny nie przetrwały. Czyli takie rozwiązanie nie sprawdzi się w momencie, kiedy będzie ostra zima, tak? Sądzę, że się nie sprawdzi, ponieważ forma saletrzana powoduje silne pobudzenie roślin do wzrostu. Rośliny wtedy wegetują non-stop, kiedy mają do tego warunki i każda niższa temperatura może spowodować rozsadzenie komórek i wymarznięcie roślin. A kiedy poznamy ostateczne wyniki tego doświadczenia w perspektywie plonowania? W perspektywie planowania oczywiście ostatecznie wyniki będą już po zbiorach, dlatego na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, które rozwiązanie było zdecydowanie najlepsze, ponieważ różnice nie są znaczące. Jednocześnie mógłbym wyróżnić poletko, na którym stosowaliśmy nawóz Elplon Nitro Plus. Tam azot występuje w formie saletrzanej również, ale tam jest dużo potasu i fosforu. I zobaczymy, czy dodatkowe kilkanaście kilogramów potasu i fosforu wpływa dodatnio na plon. W całym cyklu e-poletek nie pokazujemy tylko gotowych rozwiązań, ale także zalecenia agrotechniczne, które niekiedy wychodzą poza standardy stosowane przez rolników. W kolejnym odcinku wraz z moim gościem porozmawiamy o tym, jak podwyższyć skuteczność zabiegów dolistnych, a także przeprowadzimy doświadczenie. Także zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku.